zadanie na dzisiaj posadzić klematisa do pojemnika. To będzie trudne zadanie, dlatego najpierw namoczymy, bo zawsze klematisy trzeba moczyć przed sadzeniem, a później idziemy sprawdzić, jak ta sama odmiana, to jest błękitna, nie uspisuje się posadzona w ubiegłym roku. Ostatnio sprzedają w centrach ogrodniczych mnóstwo takich pyszniących się kwiatami odmian o pełnych płatkach. Naprawdę uważam, że te zwykłe takie typu właśnie błękitny anioł są niesamowite. To jest pierwsze kwitnienie dopiero i one nie są imponujące, ale gdy on się ukorzeni i wzmocni, to naprawdę będzie pięknie. Trzy rzeczy są ważne w uprawie klematisów. Po pierwsze przepuszczalne podłoże, po drugie podpora, którą trzeba zamontować od razu w momencie sadzenia i po trzecie dobra żyzna ziemia. A co do uprawy w pojemnikach, no cóż, jeżeli on jest mrozoodporny i będzie dobrze zabezpieczony, to delikatne korzenie powojników dadzą sobie radę, zimą nie będzie problemu. Zostawmy tylko przy tej całej osłonie dziurkę, żeby można było wodę wlewać. A teraz już sadzimy na taką głębokość, na jakiej był posadzony do tej pory. Można to oczywiście podsadzić szałwią lekarską albo lawendą. Wtedy będzie powojnik lepiej się czuł, bo on lubi, jak do kolan ma zarośniętą okolicę. No i na zakończenie od razu wbijamy podpory. Takie cztery tyczki mu w zupełności na początek wystarczą. I raz posadzony powojnik zostaje w pojemniku już aż do końca swoich dni. Tego nie przesadzamy, bo uszkodzenie korzeni dla klematisów źle się kończy. To tyle tajemnic sadzenia klematisów w pojemnikach i ogrodach.